Schleswig-Holstein był niemieckim pancernikiem typu Deutschland, z generacji przeddrednotów. Brał udział w obu wojnach światowych. Dla nas Polaków znany jest głównie z rozpoczęcia ostrzału Westerplatte, co stanowił symboliczny początek II wojny światowej. Skąd ten pancernik znalazł się w Gdańsku? Oficjalnie był wyznaczony do złożenia wizyty dyplomatycznej w Gdańsku. Wpłynął do niego 25 sierpnia 1939 roku i zacumował naprzeciwko Westerplatte. A jak było w rzeczywistości? W rzeczywistości ten okręt miał rozpocząć działania wojenne. 1 września o godzinie 4.48 otworzył ogień do polskiej placówki wojskowej na Westerplatte, tym samym rozpoczynając nazistowską agresję na Polskę.